No i w drodze powrotnej zaliczamy sobie jeszcze jeden punkt wycieczki. Nawet nie wiecie, co to będzie. Ale wam pokażę. No tam już są anteny. I tam jest antena. Ciekawe, czy ktoś wie, co to jest. Co to może być? A tych anten tutaj jest dużo. Ale to, jak będziemy, może troszkę bliżej. Niebezpieczeństwo anteny i że coś może z anten spadać. No i co? I tak jest, tylko ja może tu cienia troszkę. Mogłem sobie wziąć chyba ten ołowiane osłonki na jajka. Jak w Czarnobylu, co mieli. Harp do kierowania umysłami ludzi i do wywoływania. Cholera wie, nie wiadomo czego, jak to sobie ludzie wkręcają. Nie, no nie harp, żarty oczywiście. To znaczy harp w Norwegii jest, ale harp jest na północy. I to nie są takie wysokie instalacje. Są dość niskie stosunkowo do tego, bo to jest wysokie. I tu tych anten jest, kurczę, dość sporo. Tylko że nadal jest mi ciężko określić, czy to jest czynne, czy nie. Bo tutaj jest jakieś takie miejsce spacerowe, to jest taki lasek wyznaczony, ogrodzony, gęsty bardzo. No. Praktycznie w leś nie idzie. I tutaj są właśnie oto takie instalacje. Tutaj to kurczę wygląda, jakby to były jakieś odciągi. No co by to mogło być innego? Tutaj jakieś takie coś, pojęcia nie mam. Jakieś ciężarki, co prawda mówili nie wchodzić pod anteny, ale wejdę, mam nadzieję, że mi nic na głowę nie spadnie. Obciążniki, tam liny, więc pewno tam było coś naciągnięte. Ale ja naprawdę się nie znam, ani trochę. Tam jakaś wciągarka? Nie, może, nie wiem. Co, tam są następne? Harpy jak nic, nie no. Już się powtarzam. Idziemy zobaczyć, co tu dalej jeszcze jest. Ja tu byłem kiedyś, ale w sumie to żeśmy jakoś specjalnie nie spacerowali i nie łazili. To znaczy, ale to przecież chodźmy, zobaczmy, co tam jest. Alliance for Wood. Aha, czyli tutaj się nie poluje. O, ale tutaj może będzie coś rozjaśnione, bo tutaj idzie lina w dół, jest tam też ta wciągarka. Kurczę, ale jest tych anten. I one wszystkie są połączone. Jaki krótkofalarz. Albo jakiś inny. Taki jakby się określił, to było spoko. Patrzmy tu, a tu normalnie co? Jak na wapiennym domki. A tu domki jak na wapiennym. Tam jest jakiś gapachuk. Albo inny szałas. A tu jest jakaś tabliczka informacyjna. To się może dowiemy. Aha, nie, no, że zabronione wchodzić pod antenę, a ja wlazłem. Ale to wszystko. No, dobra. No i co? I są anteny i cholera wie do czego. Nie? Ale to ta instalacja tutaj wygląda na taką poważną. Tam jest ogrodzenie. Chciałem zobaczyć, co tam jest. Ale to tutaj co jest? Nie, tutaj są jakieś podroby. Do anten. A tam jakaś też antena.
wszystko, kurczę, wygląda na de facto opuszczone. Normalnie. Ciekawe, czy się tu zaraz jakiś alarm nie włączy. A tutaj jest co? Ops. Ops, ops. Aha, czyli to jest agregat prądotwórczy, w pełni automatyczny. I jest, o jaki skurwiel. Czyli to jest, kurczę... No, ale kubyła. Czyli nie, czyli to jest jakieś miejsce chyba ważne. W takim razie, jeżeli... Tu jest... Tutaj są jakieś capary. Fajnie, że jest pamięć kultury. Tylko, że co to jest? Tutaj może można zerknąć. Tutaj chałupa taka, jakby ktoś, kurczę, z pracujących tutaj miał mieszkać. Albo co? Bo reszta budynku wygląda raczej na... Reszta budynków. Pozdrawiam, łazili, ale żeśmy się w sumie, kurczę, no wtedy nie dowiedzieli, co to jest. Wysokie napięcie, niebezpieczne dla życia. Czyli tych anten jest ile? Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. I one są ułożone, zdaje się, w taką trójgwiazdę, jakby, jak znaczek Mercedesa. Tam jedna noga, tu druga i tutaj. To na pewno jest z jakiegoś powodu. Ale tam za ogrodzeniem jeszcze. Tam, za wyjściem, co na samym początku pokazywałem, to tam też są jakieś anteny niewiadomego zastosowania. Ciekawe. No ale nic. No to chyba ten przystanek można... Aha, ja tam wcześniej byłem patrzeć przez płot, a tutaj w ogóle jest bramka i sobie można wejść. To miejsce, o tam jest ta antena, co pokazywałem. Nie ogarnąłem to graficznie. Sesja dla fotoreporterów. Być musi. Pójdę jeszcze zobaczę na drugą stronę. Na tamte anteny, tylko się trzeba rozejrzeć, żeby nie był ofiarą selfie. Bo idę jak ta łajza, skręcam się w nogę, ale nie jechało nic. No i co, i tutaj jest, kurczę? Kolejna część. Nie ma opcji, żeby się oprzeć wrażeniu, że to jest jakoś ze sobą. Kurczę, i tutaj też można wejść w ogóle, słuchajcie. O, paczta. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć sztuk. Ale te są w ogóle rozłożone jakby losowo. A tamte były w tą taką gwiazdę trójramienną, a tutaj nie widzę takiego systemu. No więc patrzmy dalej. Co to się dzieje, bo to tam można, ale kurczę, żeby żadnej tabliczki informacyjnej nie było. Ani trochę. Tu co, rowerek komuś wypadł? I stoi. Ja tutaj jest pole takie. I co, tutaj pewnie musi być przejazd tutaj, gdzieś dalej. Są tam takie chatki po chatki. Chatka po chatka, tylko żeby tu z jakiegoś klocka nie wejść.
jakaś żółta tabliczka, ale te żółte tabliczki są normalnie od strony południowej i są zczesane przez słońce. Nie widać nic. Szybka zbrojona. Wygląda to dość na pusta, chociaż bezpieczniki nie, bezpieczniki włączone, bo bezpieczniki w górze. No i co to i do czego to jest? Nie wiem, ale jak się dowiem, to powiem. W sumie to może być gdzieś jakoś grzebne. O, wiem, gdzie mogą wiedzieć. Mogą wiedzieć tutaj na grupie lotniskowej ze Stavanger, spoterów i miłośników lotnictwa. To mogą ogarniać temat, mi się zdaje. Ale żeby to lotniskowe było, bo to nie są radiolatarnie. Radiolatarnie są z tego, co mi się zdaje, niższe. Z takim dzynglem pojedynczym, z tego, co pamiętam. No ale nic. Idziemy. Samochód. No, pod Passata wpaść takiego to by było źle. Albo jeszcze gorzej. Wstyd! No, tyle. Stójka, tam. Kontrola ruchu. Proszę? Nie, tam jest droga między tymi antenami na drugą stronę pola.